Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. W tym tutorialu, który jest również dla osób początkujących, chciałem powiedzieć kilka słów na temat kamery. Jest to obiekt, który na normalnej scenie 3D wygląda w sposób następujący. Jest to taki stożek o podstawie prostokąta z trójkątem w formie klapki. Kamera, którą dodałem do sceny, jest na razie jedyną kamerą na tej scenie, jest to kamera aktywna. Mogę odsunąć ją troszeczkę na bok i dodać drugą kamerę, robiąc kopię tej pierwszej. Jeżeli skopiuję kamerę, to widać, że ta kamera po skopiowaniu jest kamerą nieaktywną, a poznaję to właśnie po tym, że ma ten trójkąt na górze, wrota tak zwane pusty. Aby się do widoku kamery przełączyć, należy wcisnąć 0 na klawiaturze numerycznej. Powoduje to, że widzę teraz swoją scenę z wnętrza kamery, tak jakbym przez tą kamerę patrzył. Od razu widać, że część obrazu jest wyciemniona. Jest to część, której nie będzie widać na renderze, więc jeżeli coś mi wystaje poza ten szary obszar, to się nie pojawi. Natomiast jasny obszar po środku to jest obszar widoczności kamery. Naciskając 0 na klawiaturze numerycznej, wracam z powrotem do swojego oryginalnego widoku. Aby zmienić kamerę aktywną, należy przede wszystkim zaznaczyć jakiś obiekt. I tutaj przy okazji trzeba wiedzieć, że nie jest tylko kamera możliwym obiektem do obserwacji sceny. Można również widzieć na przykład z klocka swoją scenę, ewentualnie ze światła. Dajmy na to, że to będzie światło takie jak spod. Z tego świata również można patrzeć na scenę. Trochę je odsunę do góry. I teraz, aby się przełączyć na inną kamerę, aby ją uaktywnić, należy wcisnąć nie samo 0 na klawiaturze numerycznej, ale Ctrl 0. Ctrl 0 przełącza mi aktywną kamerę, jednocześnie przełączając się do widoku z tej kamery. Jeżeli zrobiłbym takie coś z tym spotem, to w tym momencie przełączam się do widoku z tego spota. Wtedy zamiast obszaru ciemnego widzę tylko taką cieniusieńką, przerywaną linię, która określa mi widoczność takiej wirtualnej kamery jakby. I mogę teraz, kombinując z ustawieniami tego spota, określić, na co ten spot tak naprawdę świeci. Ten tryb przydaje się do ustawiania kierunków świateł. Wrócę teraz do normalnego widoku poprzez przesunięcie sceny, obrót jej za pomocą kółka myszy i ustawię się do pierwszej kamery aktywnej. Teraz opcje, które mam z tą kamerą, są dosyć bogate i przede wszystkim należałoby powiedzieć, jak można kamerę ustawiać na scenie tak, aby było cokolwiek w ogóle sensownie widać. Więc jeżeli mam jakąś scenę, na tej scenie jest umieszczony klocek, jest później jeszcze jakiś inny klocek, no to jeżeli spojrzę przez kamerę, to widzę teraz coś takiego dziwnego. I teraz kamerę ustawić mogę na różne sposoby. Aby odpowiednio ukierunkować na swoją scenę, mogę zrobić to w widoku normalnym, przesuwając kamerę jak każdy inny obiekt do góry, obracając ją delikatnie na boki, i to powoduje, że ona będzie na coś tam patrzyła. Kontrolę, na co patrzy, mogę zawsze mieć po włączeniu widoku kamery. Mogę również robić to samo bezpośrednio, będąc w widoku kamery. Wystarczy tylko nacisnąć klawisz G, aby kamerę przesunąć w płaszczyźnie ekranu, ewentualnie G oraz X, aby przesunąć kamerę na bok. To jest przesuwanie kamery w lewo i w prawo. Należy wcisnąć klawisz G oraz dwa razy X. Jeżeli wcisnę klawisz G i dwa razy Y, będę kamerę przesuwał w pionie. Jest to taki sposób przesuwania, jakbym tą kamerę podnosił do góry po prostu. Jeżeli nacisnę G, a później tylko jeden raz X, to przesuwam się po osi X w globalnym układzie współrzędnych, a więc to nie jest dokładnie linia boczna kamery, tylko jakaś inna. Tak samo pojedyncze Y przesuwa mi kamerę wzdłuż osi Y. Aby przesunąć kamerę wzdłuż osi Z, czyli w głąb, należy nacisnąć klawisz G, a następnie dwa razy Z. Powoduje to włączenie czegoś, co przypomina zoom. To jest najazd kamery na scenę i mogę ją od sceny odsunąć. Akceptacja nowego położenia kamery odbywa się po wciśnięciu spacji, lewego klawisza myszy lub klawisza Enter. Natomiast jeżeli chcę anulować to nowe położenie, wciskam prawy klawisz lub Escape. Mogę kamerę ustawiać również w inny sposób, na przykład przełączając się do widoku tej kamery i włączając obroty. Klawisz R obraca kamerę w taki sposób, jakbym ją kręcił wzdłuż osi patrzenia. Natomiast dwa razy wciśnięty klawisz R powoduje, że kamerę mogę obracać w zupełnie inny sposób. Jest to obrót troszeczkę odwrotny, czyli jeżeli przesuwam mysz w prawo, to kamera obraca się w lewo. OK. Istnieje jeszcze jeden sposób ustawiania kamery, to znaczy tak zwany tryb swobodnego lotu. Mam tutaj zbudowane takie małe miasto i to miasto jest dosyć spore. Widzę je teraz z mojej kamery. Aby polatać po takim mieście za pomocą kamery, zaznaczam kamerę, naciskam Shift F.
Jeżeli to zrobię, pozornie się nic nie dzieje, ale pojawiają się w centralnej części widoku takie cztery malutkie narożniki, które przypominają troszeczkę celownik. Jeżeli przesunę się z kamerą gdzieś w obszar, który jest jednolity, to widzę te celowniki trochę dokładniej. I teraz przesunięcie myszy w prawą stronę od tych celowników powoduje, że kamera zaczyna się coraz mocniej obracać w prawo. Tak samo przesunięcie myszy w lewo, nie naciskam teraz żadnego klawisza, powoduje, że kamera przesuwa się w lewo. Tak samo góra, dół. A więc to jest sposób na eleganckie zrobienie obrotu kamery wokół jej centralnego punktu. Jeżeli już wyceluję kamerą w odpowiednie miejsce, naciskam lewy klawisz myszy i kamera jest ustawiona. Oprócz tego, ten tryb lotu ma jeszcze jedną przyjemną cechę, to znaczy, jeżeli wcisnę Shift F, to mogę pokręcić lekko kółkiem myszy, aby kamera zaczęła lecieć przed siebie. Wtedy mogę przesuwać mysz, aby skręcać podczas lotu i to daje mi wrażenie lotu nad miastem. Na przykład w tym momencie to jest miasto. Jeżeli wcisnę lewy klawisz myszy, lot się kończy, kamera zostaje zatrzymana w nowej pozycji. Mogę także wcisnąć Shift F i zamiast naciskać czy też kręcić kółko myszy, mogę nacisnąć delikatnie klawisz A. Klawisz A to jest klawisz taki jak w normalnych grach, także uzyskuję tutaj ruch do przodu. Klawisz S to jest klawisz, który włącza lot do tyłu. Tak samo jakbym kręcił kółkiem w przeciwną stronę. Tak samo klawisz na przykład D przesuwa kamerę w prawo. Dodatkowo mogę jeszcze robić obrót, więc mam tego typu możliwość ruchu. A klawisz A przesuwa kamerę w lewo. A więc mogę robić takie całkiem ładnie wyglądające panoramy z dodatkowym obrotem. Tak to wygląda. Oczywiście można również regulować położenie kamery za pomocą suwaków na panelu Transform. I to jest dokładnie to samo, co bym zrobił naciskając G, a później dwa razy X. OK? Panorama poziomu. Dobrze, teraz tak. Opcje, które mamy w kamerze, znajdują się w panelu narzędzi, które są po prawej stronie. Wystarczy tylko kliknąć w zakładkę z kamerą. I od razu widać, że kamera tutaj ma cały szereg różnych ustawień i jestem teraz w normalnym renderze Blendera, tym wewnętrznym. Jeżeli wybiorę sobie Cycles, to widać, że jest inny widok 3D oczywiście, ale tutaj dodatkowo zmieniają się opcje, które zależą, czy też definiują głębię ostrości. Więc zaraz sobie omówimy te wszystkie opcje. Tak to wygląda w dwóch rendererach. No i teraz tak. Pierwsza rzecz, którą widzę dla kamer, niezależnie od wyboru silnika renderującego, to jest rodzaj kamery. To jest tak zwany lens, czyli soczewki kamery. Mogę mieć soczewki perspektywiczne, ortograficzne albo panoramiczne. Teraz o co tu chodzi? Jest taka strona wiki, na której mam opisane te wszystkie opcje. No i mam tutaj narysowany schemat kamery perspektywicznej. To jest kamera, która zlokalizowana jest w tym punkcie i ta kamera patrzy na świat w pewnym promieniu. Jest pewien promień widoczności. To jest to samo, co jest w naszym oku na przykład. A więc definicja takiej kamery to jest albo ogniskowa, czyli punkt, w którym skupia się światło, przechodząc przez soczewki z tej kamery, albo kąt widoczności, też kąt widzenia. Obiekty, które widzę w takiej kamerze, są różne, zależą się od tego, mają różną wielkość, zależą się od tego, jak daleko od tej kamery są. Gdyby ta chmurka była bliżej kamery, to wydawałaby się tak wielka, że zasłaniałaby cały widok. Gdyby była ona dalej, to byłaby obiektem o bardzo małej wielkości. No i tak samo widzą nasze oczy, ponieważ postać ludzka widziana z kilometra jest dużo mniejsza od postaci ludzkiej widzianej z metra na przykład. Natomiast drugi tryb widzenia kamery, ten ortograficzny, to jest taki tryb, w którym kamera patrzy liniami równoległymi. A więc każdy obiekt, niezależnie od odległości, ma swój właściwy sobie rozmiar. I jedyne, co można w takiej kamerze zmienić, to jest skala tego obrazu, który otrzymujemy. Aby popatrzeć, jak taka kamera wygląda, przełączmy się może na chwilę do widoku perspektywicznego, to jest ten perspektyw, a w widoku ortograficznym widzę wszystkie powierzchnie mojej sceny jako powierzchnie równoległe. I teraz zmieniając skalę, mogę uzyskać przybliżenie lub oddalenie sceny. Natomiast w przypadku kamery perspektywicznej zmieniam sobie ogniskową. Ogniskowa to jest po prostu kąt widzenia kamery inaczej. Mogę również ten kąt widzenia ustawić w stopniach, więc jeżeli wezmę sobie na przykład 90 stopni, to mam teraz kamerę, której ogniskowa jest rzędu 14 z ułamkiem jakimś. OK. To są podstawowe ustawienia kamery. Następne rzeczy, które tutaj mogę wybrać, oprócz skali, tej ortograficznej, to jest jeszcze rodzaj kamery panoramicznej. Kamera panoramiczna pozornie wygląda tak samo, ale to dlatego, że mam teraz Blendera rendera wybranego, czyli to jest wewnętrzny renderer i on nie jest wspierany tutaj. Jeżeli zrobię render, to będzie normalny render. Natomiast kamera panoramiczna jest wspierana przez renderer Cycles.
Być może mało osób z tego korzysta. Mam tutaj przygotowaną taką specjalną scenę, która nazywa się Equirectangular. I to jest bardzo prosta scena, w której mam kamerę umieszczoną w środku, a dookoła tej kamery w sześciu różnych kierunkach umieszczone są takie plainy, na których jest kawałek napisu. Fro oznacza front, czyli przód, top to jest oczywiście góra, right, left, back, czyli prawo, lewo, tył oraz dół, bottom. I teraz, jeżeli przez taką kamerę spojrzę, to widzę oczywiście tylko pierwszy fragment ściany. Ten widok panoramiczny kamery nie jest wspierany przez widok 3D. Natomiast jeżeli się włączę w widok perspektywy i zrobię render, mam ustawiony program tak, że liczę 10 próbek, to rzeczywiście widzę tylko tą pierwszą ścianę i to jest normalny widok panoramy. Jeżeli jednak się przełączę w widok tej, znaczy widok perspektywy, przepraszam, jeżeli przełączę się do widoku panoramicznego i zrobię render, to w tym momencie dostaję coś takiego jak projekcję ekwirektangularną, czyli tak naprawdę walcową, równoległą do równika. I ten widok to jest widok, który idealnie nadaje się do tworzenia tzw. map HDR lub też map środowiskowych światła. To, co dostaję tutaj, to jest taki rzut jakby obrazu, który pochodzi z obrotu tej kamery w poziomie i w pionie. Dlatego dostaję rozciągnięcie tej górnej płaszczyzny, tego mojego plane'a z napisem top i rozciągnięcie plane'a z napisem bottom, czyli góra i dół się bardzo rozciągają, deformują, natomiast to, co pozostaje na samym początku, jest minimalnie zdeformowane i to jest ta powierzchnia równikowa. Jeżeli chciałbym zobaczyć, co to jest, ta projekcja ekwirektangularna, to na Wiki również jest dosyć ciekawy temat na ten temat. Napiszmy sobie equirectangular. Mam od razu pierwszy link Wiki i to, co tak naprawdę się dzieje w tym widoku, to jest coś, co używane jest w kartografii, w tworzeniu map. To jest zwykła mapa właśnie w takim widoku prostokątnym. A więc na równiku mam minimalne zniekształcenia, a im bardziej odchodzę od równika w kierunku biegunów, tym te zniekształcenia robią się większe. I tutaj jest mapa tych zniekształceń. Tak samo w przypadku naszego plane'a, bardzo rozciągnięty był ten, który był w pozycji biegunowej, a to, co jest w pozycji równikowej, jest zdeformowane minimalnie. I teraz tego typu projekcja nadaje się, jak już mówiłem, do robienia map HDR, a więc jeżeli zapiszę sobie ten render jako na przykład equi.png lub też weźmy sobie, zróbmy z tego od razu plik HDR, equi.hdr, to w tym momencie taki obrazek będę mógł użyć później jako mapę środowiskową. Zróbmy zatem nową scenę, dodaję sobie nową scenę pustą i na tej nowej scenie wstawię obiekt taki jak kulka. Ta zwykła kulka będzie miała mesha, czy też modyfikator subsurf na poziomie 2. Ustawię sobie smooth i w renderze cycles ustawię, aby ta kulka miała materiał, który idealnie odbija światło, a więc będzie to materiał typu glossy. Dokładnie coś takiego. Jeżeli teraz włączę sobie render, to widać, że ta kulka elegancko odbija światło i nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystko jest ok. Jeżeli teraz do otoczenia tej kulki dodam swoją mapę środowiskową, to ta kulka będzie odbijała na różnych swoich elementach to, co w tej mapie środowiskowej się ustawi. A więc klikam teraz w zakładkę World, dodaję nowy świat i do tego świata określam Environment Texture. W tym momencie ten texture jest intensywnie różowy, dlatego że po prostu go brak. Muszę teraz wczytać tam ten obrazek, który wyrenderowałem. Ten obrazek nazywał się EquiHDR. Jeżeli go tutaj wczytam, to teraz całe moje otoczenie świeci dokładnie takim obrazkiem, jaki wczytałem. I kulka to światło odbija, a więc widzę w kulce odbicia elegancko tych wszystkich płaszczyzn, które miałem wcześniej w scenie 3D. Jest to takie działanie kamery po prostu. Ona wyrenderowała mi cały obraz z otoczenia 360 stopni panoramy dostałem. Dzięki temu mogę używać tej panoramy na przykład do zrobienia mapy środowiskowej światła. Tak to wygląda. Oczywiście te napisy są odbite i dlatego widzę je w odwrotnej stronie, jakby na lewo wywrócone. Dobra, wróćmy teraz do tematu, do naszej sceny Equirectangular. Oprócz tej projekcji takiej walcowej, która nazywa się ładnie, fachowo Equirectangular, mam również możliwość włączenia projekcji, która nazywa się Fisheye Equidistant. Ewentualnie mogę włączyć sobie Fisheye Equisolid. W obu tych przypadkach mogę określić takie parametry jak kąt widzenia. W tym przypadku kąt widzenia wynosi 180 stopni. Jeżeli zrobię teraz render dla tej mojej kamery, to dostaję tego typu wynik. I to również nadaje się jako mapa światła, na przykład stosowana przy mapowaniu normalnym albo przy mapowaniu reflection. Tak czy inaczej mogę z tego zrobić elegancki plik HDR i używać go później w renderowaniu. Z tym, że wtedy w renderowaniu, w mapach HDR, zdaje się, że to będzie gdzieś tutaj, powinienem ustawić sobie przy mapowaniu nie equirectangular, tak jak ustawiłem, tylko jako mirror ball
W tym momencie jest zniekształcona moja tekstura, ale gdybym zrobił tampę, to było wszystko w porządku. Dobra, przełączę się teraz z powrotem do tego Rectangular. Inny jeszcze rzut, który mogę uzyskać z kamery, to jest ten Equisolid. Jeżeli go wyrenderuję, to dostaję troszeczkę bardziej rozciągniętą sferę, która nie mieści się w całości, a więc tracę tak naprawdę górną i dolną część. Tak to wygląda. Więc w ten sposób można renderować. Jeszcze, aby już pozostać takim w miarę spójnym, renderowanie w projekcji ortograficznej. Widać, że w tym momencie wszystkie proste były równoległe. Na scenie, jeżeli przez tą kamerę spojrzę, tak wygląda ortografik. I teraz skalą mogę sterować i odsunąć się nawet tak daleko, że będzie widać pozostałe plane'y. Proszę bardzo, tak to wygląda. One są widoczne oczywiście zupełnie z boku, więc są idealnie płaskie i widać tylko wystającą literkę z nich. Ewentualnie widok perspektywy, który wygląda jak normalny render. Dobra, teraz pozostałe opcje, które mam w ustawieniach kamery, to jest coś takiego jak Shift oraz Clipping. Clipping jest parametrem, który określa, jak daleko kamera widzi. Jeżeli będę na przykład w mojej scenie z miastem, ustawię sobie kamerę na przykład gdzieś w tą stronę i się troszeczkę odsunę, to widać już, że kamera w pewnym momencie przestaje to miasto widzieć. Jest to związane z tym, że przekraczam w tym momencie ten limit określony przez parametr Clipping End. Jeżeli moje miasto zaczyna znikać, jestem zbyt daleko odsunięty, to wtedy można ten end powiększyć troszeczkę i miasto z powrotem się pojawia. Jeżeli to jest mała wielkość, to mogę być nawet bardzo blisko miasta, a i tak będę widział tylko część. Przydatne to jest może do tego, aby ograniczyć ilość renderowanych obiektów, ewentualnie stworzyć takie wycięcie jakby ze sceny w postaci takiego pasa, który chcę pokazać. To jest przekrój przez miasto i tak właśnie to miasto by się renderowało tutaj. Dobra, teraz wróćmy może do standardowych wartości. Parametry takie jak Shift. Są to parametry, które określają przesunięcie obrazu w kamerze o jakąś względną wartość, a więc tak naprawdę kamera stoi w swoim starym miejscu, a ja mogę jeszcze przesunąć ją tak jakby w bok i to powoduje, że widzę scenę troszeczkę z boku. Nie należy z tego zbyt często korzystać, ponieważ w różnych projekcjach ten shift pozostanie stały i tak naprawdę moja kamera ustawiona w jakimś tam kierunku będzie patrzyła lekko w bok. To jest tak jakbym troszeczkę przekręcił, skosił czy coś takiego. Niemniej jednak jest taka opcja, można sobie wyświetlić. Kolejne opcje, które tutaj mamy, to jest opcja związana z kamerą. I mam tutaj tak zwane presety. Jest to ustawienie, które jest jakby już predefiniowane. I mam tutaj zestaw różnego rodzaju wielkości migawek, czy też klatki. Na przykład dla Canona 7D klatka wynosi 22,30 i akurat ogniskowa w tym przypadku będzie wyglądała w ten sposób. Jeżeli ustawię ogniskową domyślną 35, to powoduje, że widzę taki wycinek obrazu. Dla innego aparatu będzie to troszeczkę inny obszar widziany, ponieważ jest inna wielkość matrycy w innym aparacie i tak dalej. A więc korzystając z tego mogę dopasować swoją kamerę chociażby tak w przybliżeniu do prawdziwej wielkości klatki w obrazie dla danego rodzaju aparatu. Mogę również zdefiniować swój własny aparat, jeżeli potrzebuję. Na przykład napiszę sobie tutaj 25 mm, czy tam 35, ok? I dodam to pod nazwą mój aparat. Mój aparat został zmieniony na nazwę pisaną z małych liter bez spacji. Jak dam OK, w tym momencie mam w liście napisane mój aparat i jest to pozycja, którą mogę wybrać sobie tutaj z samego dołu. OK. Mogę wybrać też, czy mój sensor w aparacie jest poziomy czy pionowy. OK. Więc mogę określić jakby pionową składową wielkości tego sensora lub poziomą. Ewentualnie automatycznie wybieram sobie po prostu wielkość klatki, a cała reszta, czyli proporcje zdjęcia, będą dobierane już na podstawie presetów wcześniej określonych. Teraz następna rzecz, którą mamy dla ustawień kamery, to jest zakładka Display. Zakładka Display dotyczy tak naprawdę tego, co kamera pokazuje jako obiekt na scenie. Jeżeli chciałbym zobaczyć, jak wygląda na przykład zasięg kamery, to włączam w tej zakładce Display taki parametr jak Limits. Limits określa mi, jak daleko kamera widzi. To jest oś optyczna, wzdłuż której kamera patrzy, o długości dokładnie takiej, jak ten end i start tutaj wyznaczają. Jeżeli end będzie na przykład 10, to w tym momencie moja kamera niewiele zobaczy i tak naprawdę tego miasta już nie będzie widziała. To miasto jest zbyt daleko teraz, ale mogę to określić na podstawie długości tego promienia. Jeżeli dam 50, to wtedy widzę, że ten promień już do miasta dosięga. OK, następna rzecz, którą mogę zobaczyć, to jest określenie głębi mgły. Cyclist jeszcze nie wspiera mgły, ale wspiera ją Blender Render. Jeżeli włączę sobie Mist i dodatkowo na zakładce ze światem dodam nowy świat,
i dlatego świata ustawię parametr MIST. W tym momencie głębokość i zasięg tego MIST będę mógł określić przy wyświetlaniu zwyczajnie kamery. A więc mgła w tym momencie, gdybym taką włączył, ona jest teraz włączona, zaczyna się od 5 jednostek przed kamerą, a po osiągnięciu 25 następnych jednostek będzie ta mgła już całkowicie nieprzezroczysta. Jeżeli zmienię głębię mgły, no to ten parametr będzie się tutaj również odpowiednio dopasowywał. OK? Mogę usunąć na przykład taką cieniuteńką mgłę, mogę zrobić i w obszarze tej mgły wszystko będzie znikać. Dodatkowo mgła jeszcze ma takie parametry jak minimum oraz wysokość nad poziomem 0 oraz sposób zaniku, czyli jak szybko ta mgła gęstnieje. No a to nie dotyczy samej kamery. Pozostałe opcje w kamerze to jest coś takiego jak Safe Areas. Jeżeli włączę taki checkbox, to widać ten Safe Areas tylko w widoku z kamery. Teraz spojrzę w niebo, aby było go widać. Safe Areas to jest ta cieniutka, przerywana linia tutaj. Ta linia oznacza miejsce, które pozostanie widoczne w przypadku, gdybym wyświetlał ten obraz na przykład w telewizji, ewentualnie w kinie albo na przykład za pomocą jakichś innych dziwnych nośników typu Web TV i tak dalej. Następna opcja, poza MIST, to jest jeszcze taki dziwny suwak tutaj, który nazywa się Apparent Size of the Camera Object in the 3D View. A więc jest to taki względny rozmiar kamery tak naprawdę w widoku 3D. Jeżeli nasza scena jest bardzo duża i chcemy, aby kamera była odpowiedniej wielkości, tak żeby łatwo było ją znaleźć i kliknąć, to nie musimy jej skalować. Skalowanie kamery powiększa kamerę i zmienia jej skalę. Nie jest to we wszystkich przypadkach dobre. Zamiast tego możemy zmienić ten parametr. On powiększa nam kamerę albo pomniejsza. OK? Tak to działa. Tajemniczy jakby suwak, nie ma o nim ani słowa w dokumentacji Blendera, ale takie jest jego działanie. A więc tak, mówiliśmy już o bezpiecznych obszarach i teraz następna rzecz to sensor. Sensor jest taką opcją, która w zasadzie niewiele wnosi, ponieważ jest to nic innego jak tylko wielkość sensora, taka matematyczna, pokazana w widoku kamery. No i kamera oczywiście może mieć troszeczkę mniejszą wielkość. Wybierając inny rodzaj aparatu, zmieniam również rodzaj sensora i jego wewnętrzne, względne proporcje. Jeżeli wezmę sobie na przykład Blender, to mam ten sensor zupełnie kwadratowy. Może mieć to przełożenie później na przykład na proporcje podczas renderowania, wyrażane na przykład przez aspect ratio, który tutaj mamy. Ostatnia rzecz, którą można wyświetlić w zakładce Display, to jest Name. Name to jest po prostu nazwa kamery, która obecnie jest do tej kamery przypisana. Jeżeli tę nazwę zmienię i napiszę sobie kamerka, to będę widział tą nazwę i ona będzie umieszczona w dolnej części kamery. OK, ostatnia rzecz, która została tutaj do zmiany lub do włączenia, wyłączenia, to jest tak zwany Passepartout. To jest parametr, który określa, jak bardzo zaciemniona jest ta niewidziana przez kamerę część sceny. A więc jeżeli zmienię sobie zaciemnienie, to mogę mieć dużo ciemniejszy obszar, który nie będzie mi wtedy kolidował z tym, co widzę przez samą kamerę. Tą opcję można oczywiście wyłączyć. Jest jeszcze jedna opcja, która przydaje się w przypadku, gdy chcemy zrobić idealną kompozycję sceny. To są tak zwane Composition Guides. Są to linie, które można sobie włączyć. Na przykład linia centralna, wyznaczająca mi na skrzyżowaniu środek, przez który patrzy kamera. I na wiki te linie są opisane. Tu mam kamera settings i tutaj są te linie opisane w postaci Composition Guides. Można zobaczyć dokładnie, co one robią. Ostatnia rzecz, która jest ciekawa, to jest tak zwana głębia ostrości. Dla głębi ostrości przygotowałem osobną scenę. Jeżeli kliknę sobie w kamerę i przejdę do tej zakładki z głębią ostrości, to w Cycles mam tutaj kilka różnych ciekawych ustawień. Po pierwsze, Cycles wystarczy tylko podać dystans do odpowiednich obiektów i lekko ruszyć tym parametrem size. Jeżeli zrobię size na przykład 1/100, to widać, że ta głębia ostrości zaczyna tutaj działać. Widać na podglądzie, że niektóre obiekty stały się nieostre, na przykład ta moneta leżąca w pewnej odległości. Ta moneta, która jest tutaj, to jest moneta, która nazywa się cylinder 009. Mogę taką monetę ustawić jako obiekt, zamiast podawać głębię, a więc wybiorę sobie stąd, powiedzmy sobie, cylinder 009, to jest ten. No i teraz będę miał głębię ostrości ustawioną dokładnie na tą monetę. Czyli ta moneta będzie ostra, cała reszta powinna się rozmyć. Aby to osiągnąć, należy zmniejszyć tutaj rozmiar, ewentualnie tym rozmiarem troszeczkę pokombinować, po to, aby
uzyskać silniejsze rozmycie. Teraz mam taką ekstremalną głębię, to znaczy bardzo małą głębię, a ekstremalne rozmycie. No i widać, że to elegancko działa. W Cyclest jest to bardzo proste. W przypadku Blendera, jeżeli się przełączę do Blender Render, te ustawienia są jeszcze bardziej okrojone i aby głębie ostrości można było uzyskać, należy zrobić postprocessing tej sceny po jej wyrenderowaniu w edytorze nodów. Jest to więc bardziej skomplikowane i tu odsyłam do odpowiedniego tutorialu na ten temat, wtedy kiedy mówiłem o nodzie wstawiającym do sceny głębi ostrości. Wróćmy może do Cycles. Jest jeszcze kilka innych ustawień. Mogę tutaj określić, ile listków ma przesłona wywołująca efekt głębi ostrości. Jeżeli dam ich trochę więcej, to będę miał troszeczkę inny rodzaj szumu i troszeczkę inny rodzaj rozmycia. Mogę także określić rotację, czy też jakby przekręcenie tych listków, aby to rozmycie liczyło się w możliwie jakiś taki ładny sposób. Zwykle jest listków w przesłonie 7, czasami 5, czasami 9. Są to na ogół nieparzyste ilości, ale można dać tutaj więcej. Wtedy uzyskuje takie troszeczkę ładniejsze rozmycie. No i tyle. I to są wszystkie ustawienia kamery, o których można, czy też warto powiedzieć w Blenderze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.